Witam bardzo serdecznie w 109 części Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. I na wstępie muszę powiedzieć o pewnej rzeczy, mianowicie próba uwolnienia Sebilli kończy się niepowodzeniem. Nawet po jego pokonaniu ona i tak ginie, więc summa summarum w tym momencie straciłem ją bezpowrotnie. Już nie ma takiej możliwości. Kolejna rzecz, nawet w tym momencie, gdybym teraz z Czerwonym Księciem z nim porozmawiał, bo to jest też z nim związane zadanie, że on niby miał go pokonać, ale generalnie można się zgodzić na jego propozycję. On będzie chciał, aby zniszczyć drzewo pewne. Zresztą o tym powiem za chwilę. Właściwie będę to rozgrywał. I też znalazłem sposób, bo grałem sobie wcześniej, w jaki inny sposób rozwiązać tą sytuację z Sebilią i okazuje się, że robię jeden z większych błędów, jakie można zrobić, mianowicie mało rozmawiam z towarzyszami mojej podróży, bo to właśnie dało mi rozwiązanie, jak doprowadzić do tego, aby Sebilla przetrwała. Więc ja wczytam stan gry sprzed tego momentu, bo akurat mam, jest właśnie w tym miejscu. Nie zapisz, tylko wczytaj, bym zrobił sobie karnawał. Także tutaj w wątpliwościach nawet wybieranie innych tych nic nie dawało. Ona już całkowicie została pochłonięta już, więc nie da rady jej odzyskać. A nie mam zamiaru napanić zemsty, po prostu od nowa tworzyć nową postać. Ok, po tym wprowadzeniu już jesteśmy tu z powrotem, jeszcze nie rozmawiamy z tym gościem, więc ja tutaj porozmawiam na razie z naszymi ludźmi. Zobaczymy. No właśnie, każdy z nich tutaj ma coś do powiedzenia. Zapytamy po kolei. To chyba oczywiste, czeka nas boskość, kiedy już dotrzemy do studni wyniesienia. Ale to nie znaczy, że nie muszę zamienić słowa z domem cieni i to tak szybko, jak to możliwe. Zapytaj o wiadomość, którą otrzymał, zanim wyruszyliście ku wyspie. No to są nowe właśnie rzeczy, o które nie pytałem i to był właśnie mój błąd. Bardzo intrygująca wiadomość z Domu Cieni. To oni nasyłali na mnie skrytobójców, raczej bezskutecznie. Powiedz, że radzisz mu się zająć agentem jak najszybciej. Zapytaj, co zrobi, kiedy spotka nadawcę wiadomości. Najpierw go wysłucham, jeśli może doprowadzić mnie do Sathy. Cóż, mogę poświęcić parę chwil na coś takiego. Poza tym to kwestia manier. Zawsze mawiam, najpierw wysłuchać, a dopiero potem skracać o głowę. Powiedz, że zastanawiasz się, do którego domu pradawnego imperium byś należała, gdybyś była jaszczurzycą. Powiedz mu, że powinniście się rozstać. Dobra, to wybierzemy tą opcję. Do którego domu? Ha, co za dziwne pytanie. A niech będzie. Lubię gierki słowne. Pomyślmy. Z tego, co widzę, to masz w sobie pewne cechy mistyczne. Upodobanie do rzeczy surrealistycznych i wizjonerstwa. Nie mam wątpliwości, że dzięki temu należałabyś do czcigodnego domu snów. Uśmiechnij się, to by się zgadzało. Wzrusz ramionami, to chyba nie twoja bajka. Dobra, może by się zgadzało. Nie rób sobie nadziei, nikogo nie adoptujemy. Dobra. Teraz porozmawiamy z łucznikiem. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Wyjątkowo przyjemne miejsce, nie uważasz? Rozglądając się po budzącej je okolicy, pytasz i fana, co według niego powinniście teraz zrobić. Nie powinniśmy tracić z oczu naszego celu, boskości. Powiedz i fanowi, że nie jesteś pewna, co myśleć o perspektywie wyniesienia do boskości. Dobra. Widziałem na własne oczy śmierć i spustoszenie, które przyniosła wojna boskiego zakonu. Jeśli boskość jest w stanie przynieść coś odwrotnego, to jestem zainteresowany. A jeśli nie jest, to na co nam ona? Powiedz, że najbardziej interesuje cię to, w jaki sposób boskość mogłaby pomóc tobie. Powiedz mu, że to, co boskość będzie oznaczać w przyszłości, zależy od was. No, bo może zapytamy pierwszą cię. Bogowie mogą być martwi, ale my jeszcze żyjemy. To powinno coś znaczyć. Ifan wzrusza ramionami i odwraca się, by rozejrzeć się po okolicy. Wpatruje się w dal przymrużonymi oczami. Myślę, że powinniśmy się dowiedzieć, co.
Dobra, czyli tyle. No i teraz porozmawiamy właśnie z Sybillą. Ifan klepie cię w ramię i patrzy na ciebie z uśmiechem. Dobra, widzę, że Ifan jest tutaj przeciążony. A czemu? A, bo ma dwie te. Dobra, przełożymy to komuś innemu, bo jest obciążony za bardzo. No i teraz porozmawiajmy z Sybillą. What's on your mind, darling? Co cię gryzie, skarbie? Zapytaj Sybillę, jakie powinny mieć wasze dalsze I have kroki. a feeling about Mam this pewne place. przeczucie odnośnie tego It is miejsca. possible the Możliwe, że master is pan jest far off. niedaleko. If I'm Jeśli right, mam rację, if to I'm go right, znajdę. Jest he has a umówiony na date randkę z with the moją angel. igłą. Whatever comes A after co się that, zdarzy później, it comes zdarzy się after później. that. Powiedz, że od dawna zastanawia się, jak to właściwie działało, jej pan i ta blizna. No właśnie. My, Ojej, what a cóż za query to ask niespodziewane Sir Alistair. pytanie. Ale Why czemu not? nie? Pewne I historie suppose istnieją po some to, by je stories were always opowiedziano. meant so. Here Oto ona. goes. No, hang on. Nie, zaczekaj. She retrieves a Wyciąga z small flask from her plecaka bag, niewielką butelkę, uncorks it, odkorkowuje i patted bierze it to solidny łyk. expect tears Z jej stream oczu from her ciekną eyes, łzy. but she offers Częstuje you się a flask. napitkiem. They're tears of joy, I assure Zapewniam you. cię, że to łzy Here, radości. have Proszę, some łyknij jewelry. sobie radości. Dobra, Drink. przyjmijemy. It Pijesz. burns. Trunek pali Soon gardło i the tears wkrótce run tobie down your również cheeks ciekną as po well. policzkach łzy. Not Niezłe, bad, is prawda? it? Tak dobre, że So good it has us popłakałyśmy się jak crying. dzieci. Now then, A the teraz, epic epicka of opowieść o panu i bliźnie. Master and the Brzmi to jak Star. melodramatyczna Sounds like a opera. melodrama. There was, of course, Oczywiście, nie some obeszło się singing bez involved. odrobiny śpiewania. It began when I woke Zaczęło in a się, dark kiedy room. obudziłam He się w removed ciemnym my blindfold, pomieszczeniu. and Pan still zdjął I mi could z not oczu see. opaskę, ale nadal He nic nie himself was widziałam. darker than On any sam był shadow. ciemniejszy niż wszelkie cienie, ale słyszałam Hear go. him give Wydawał komuś orders to rozkazy. another Stingtail. To był How he came to żądłogon. regret Pożałował actions uczynków popełnionych before tamtego dnia. attempting. The master Pan bade the kazał cherubim dream, śniącemu and so śnić, he on did. był posłuszny. Sat there, Siedział tam, I could czułam jego feel his dłonie na hands moich upon my policzkach. cheek. He trembled Drżał jakby as z if in bólu. pain. Nie wiedziałam, co I się didn't dzieje, aż nagle jego know prawa what was dłoń going on stanęła w until płomieniach. quite screamed as he traced Krzyczałam, the kiedy design palcem of the scar into wypalał my wzór searing piętna na flesh, moim but ciele, I ale could nie not mogłam się move, poruszyć nawet ocal. acknowledge, and all the A while pan the patrzył na master mnie w upon całkowitym my cheek milczeniu. Pokręć silenced. głową i powiedz, że nie przyszło ci do głowy, że piętnowanie było aż tak potworne. Wypuść gwałtownie powietrze i powiedz, że może powinna napić się ponownie. Powiedz, że coś, co nas nie zabije, czyni nas silniejszymi. No, może pierwszą opcję. Like I Jak said już wcześniej before, rzekłam, didn't delikatny pocałunek exactly to nie był. fly. So, A więc, po once the piętnowaniu, scarring kiedy was ból over zaczął and the przemijać, pain rozpoczęła began się to tresura. fade, Słowami i training began gwizdaniem, nawet with pstrykaniem words, palcami. whistles, Pan snaps mógł of the mnie fingers zmusić do even. całkowitego The master could make me posłuszeństwa. obey. Young, Była młoda, strong, silna i smart. sprytna. Niczego You mi know, I nie don't brakowało. exactly lack Nauczenie mnie sztuk qualities. skradania Didn't się even long to podstępu i train me in the art of skrytobójstwa nie stealth to zajęło some mu zbyt huge długo. assassinate. It shakes me Teraz to my mnie to core. już Or niezbyt two. rusza, aż But za that first mało, time, ale that ten first pierwszy raz, main pierwsze kill, prawdziwe it polowanie, was to such było stuff jak as coś z nightmare fuel. sennego I had koszmaru. now lived in the Przebywałam w dark for ciemności what prices przez, will jak it się be years. wydawało, całe lata. I was in a Byłam w wood, lesie, but the ale trees there were sick, drzewa były chore, gray, szare, leafless, bezlistne, hydras sticking out of węże ash and earth. sterczące ze spalonej There ziemi. were no Tamtej nocy nie było stars widać gwiazd. that Ona night. siedziała przy ognisku, She drżąc sat, zimna. Ja shivering byłam beside the nerwowa. fire. Musiałam rzucić I się za was nią w pogoń. nervous. Moja I ręka had to chase her. nienawidziła tego, co A czyniła. hand Próbowała się lifted opierać, ale itself, pieśni tried to pana nie resist, można but się oprzeć. my stabs weren't Moje as pchnięcia nie mercifully były tak exact as they should have been. miłosiernie celne, jak I być had to bring powinny. down the needle Musiałam wbijać again igłę raz po and raz, again. a przerażone Screams, krzyki ofiary flooding the rozchodziły się po forest in lesie. terror. When it was Po done, wszystkim wróciłam do I mojego pana. crawled Załamana, back to the wpełzłam do master, pudła, a on przez broken, zimne, czarne wieko crept back powiedział into mi, the że box, dobrze się and to spisałam, its że cold, następnym black razem leaf, spiszę się it lepiej. told me I Pan had i done blizna, well. powiedz, że tę epicką Next powieść time, należy I'll do wymazać. Machnij better. lekceważącą ręką, powiedz, że masz już dość. Dobra. Pierwszą opcję. W You zupełności mnie understand what I'm rozumiesz. thinking. Zabiję go tą igłą, a potem With the skreślę needle, nią jego I'll imię z kill mojej you. skóry. The bastard will be Łajdak master przestanie no być panem. longer. Zapytaj, czy sądzi, że byłaby dobrą boginią. Powiedz, że chcesz omówić niedawne odkrycie, że jesteś pierwszą latoroślą. Powiedz, że chcesz iść w swoją stronę, dobrą, że po kolei The very best. She najlepszą. cocks her head ever Przechyla so lekko slightly and głowę i eyes you przyglądać się almost niewinnie jak intricate. kociak. Why? A co? It Nie mów, że is się nie simple. zgadzasz. Uśmiechnij się i powiedz, że ani ci się śni, Sybilla wspaniała. Byłaby bardziej popularna niż Lucjan. Powiedz, że niewiele się nad tym zastanawiałaś. W końcu to ty dostąpisz boskości. Powiedz, że nie będziesz czciła bogini władającej igłą zemsty.
A może pierwszą opcję. Dziękuję, w pełni się zgadzam. Niewątpliwie będę dla ciebie łaskawa, kiedy będę boginią, a ty zwykłą śmiertelniczką u moich stóp. Jednak, mówiąc poważnie, perspektywa ta zarówno mnie kręci, jak i przeraża. W końcu mówimy o boskości. Czy okaże się być błogosławieństwem czy brzemieniem? Czy będziemy prawdziwie wszechmocni, czy jedynie sługami nieokiełznanego wszechświata, rozpaczliwie próbującymi go kontrolować, tak jak teraz? No i najważniejsze pytanie, które aż przyprawia mnie o dreszcze, czy pozostaniemy sobą? Czy nadal będę Sybilną, czy też moja śmiertelna dusza umrze, zyskując boską nieśmiertelność? Powiedz, że to wzajemnie sprzecznie. Nie warto się przejmować. Powiedz, że sama sobie te zadajesz to pytanie. Można jedynie spróbować się przekonać. Powiedz, że jeśli ma wątpliwości, to może wcale nie powinna dążyć do boskości. No może ostatnią opcję. Ha, niezłe zagranie, przyznaję. Wzdycha i zamyka oczy, a potem uśmiecha się łagodnie. Cóż za głupia gra. Moim zdaniem boskość przyznana śmiertelnikowi to raczej marnotrawstwo. Jesteśmy zbyt zbrukani, by stać się niepookalani. Powiesz, że chcesz omówić niedawne odkrycie, że jest pierwszą latorośną. Okej. Ach tak, jestem pierwszą latoroślą. To była dla mnie nowina, co trzeba uznać za dość ironiczne, skoro mam być najważniejszym kustoszem wspomnień mojego ludu. Zupełnie wyleciało mi to jednak z głowy. Tak działa blizna zniewolenia. Zapytaj, czy nowina ta pobudziła może jej pamięć? Zapytaj, jak się czuje ze świadomością, że zabiła pozostałe latorośle? Zapytaj, co czuję w związku z nieoczekiwaną nowiną o jej znaczeniu. Może drugą opcję? Przez moment dotyka imion na ramieniu, ale nie sposób odczytać niczego z jej oblicza. Dawno już przestałam opłakiwać moje ofiary. Teraz czuję jedynie ulgę, że wiem, dlaczego zmuszono mnie do zabicia ich, że wiem, kim naprawdę jestem. Spuszcza wzrok, a na jej obliczu pojawia się nietypowa dla niej melancholia. Bogowie, jaka ja byłam młoda. Wyobraź sobie, jak to jest. Siedzieć na tronie pod ogromnym sklepieniem drzew, patrzeć z góry na tysiące elfów, których sylwetki rozświetlają niezliczone promienie złotego światła, przebijające się pośród liści. Ich głosy brzmią jak jeden, jeden umysł, jedna myśl. Wszystkie wypowiadają twoje imię, jakby było ono magicznym zaklęciem. Sybilla. Wymawiając je, jakby było fundamentem ich istnień. Prawda, że to głupie? Sama siebie nawet nie znałam. Zapytaj, czy teraz wie, kim jest? A więc uciekła. W pełni rozumiesz dlaczego? Zapytaj, dlaczego wypełniali rytuał, który opisała. Może trzecią opcję. A dlaczego ktokolwiek wypełnia rytuały? Żeby poczuć się częścią czegoś. Ale ja nie byłam jego częścią. Moja rola była pełna samotności. Byłam obiektem ich kultu. Boginie z nią zrobili. W roztargnieniu przesuwa palcami po igle, wahając się. Kiedyś kochałam poezję. Kiedyś całymi dniami wędrowałam po lasach, pływałam w rzekach i zapomniałam potem o ubraniu się, ale to nic, byłam przecież sama. Kąpałam się w słońcu, spałam pośród niedźwiadków, nic w lesie nie mogło mnie skrzywdzić. Ale oni zawsze mnie znajdowali, latorośl. Matczyne drzewo zawsze wzywało mnie z powrotem, gdyż któregoś dnia miałam utracić wolność. Któregoś dnia moje nogi stałyby się korzeniami. Wędrówka po lesie pozostałaby jedynie samotnym wspomnieniem pośród milionów innych. Westchnij, nigdy w życiu nie zaznała wolności, prawda? Powiedz, że to brzmi naprawdę dość przerażająco. Powiedz, że ewidentnie była bardzo ważna dla jej ludu. Czy jej lud nie był ważny dla niej? Może ostatnią opcję. Był, ale nie na tyle, bym przestała bać się przeznaczenia. Niemniej muszę przyznać, że siedząc na tym tronie pośród niesamowitego tłumu, bycie skazaną na stanie się korą i liściem, ta perspektywa nie była tak straszna jak to, co stało się potem. Kiedy postanowiłam uciec od matczynego drzewa, mając jedynie księżyc za przewodnika, to była potworna podróż. Cienkie gałęzie stały się złośliwe i kąsały jak bicze. Pokryte mchem kamienie stały się ostre jak kamienne topory pradawnych. Byłam zmęczona, pokrwawiona, obolała i jakże przerażona, kiedy pierwszy raz w życiu napotkałam zwierzę, które spojrzało na mnie z ciekłością i warknęło. Wtedy właśnie ich usłyszałam. Szepty i drwiny, ciche wycie ludzi. Sidła cięły tak głęboko, opaska na oczach wywołała panikę, ciemność.
Weź ją w ramiona i pociesz, powiedz, że to nic, nie musi kontynuować. Zapytaj z ciekawością, co się stało potem. Potem doszedł smród ludzi, sznur wpijający się w skórę, krzyki i kopniaki. Aż w końcu w ciemności nastała cisza, a nawet ci barbarzyńcy nie ośmielali się mówić w obecności pana. Nie będę jednak opowiadać o nim i jego metodach, a przynajmniej nie teraz, może nigdy. Okej. No to jeszcze mamy jakąś rozmowę z Sybillą. Sybilla wsuwa dłoń w twoją i posyła ci wyjątkowo kokieteryjny uśmiech, kiedy odzywa ci się dreszczem w dole pleców. Muszę ci coś powiedzieć. Powiedz jej, że zamieniasz się w słuch. Powiedz, że uwielbiasz, kiedy tak się do ciebie uśmiecha. Zastanowisz się, czym sobie na to zasłużyłaś. Pokręć głową, to nie jest dobra. Zamieniamy się. Odsiąkuje i waha się przez chwilę, zupełnie jakby się czymś denerwowała. Cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz. Ja obawiam się, że muszę zepsuć ten romantyczny nastrój, ale rzecz tym, że musimy porozmawiać o panu. O panu, czy coś jest nie w porządku? Jesteś nieco rozczarowana. Powiedz, że miałaś nadzieję, że chodzi jej o ciebie. Westchnij z frustracją, udało się jej skutecznie zabić nastrój. Dobra, pierwszą opcję bierzemy. Nie, już nie, a przynajmniej taką mam nadzieję. Moja droga, kochana Lochse, nauczyłam się ci ufać bardziej niż komukolwiek odkąd na mojej skórze pojawiło się pierwsze imię. Popatrz jej w oczy i powiedz, że jesteś dumna z tego, że obdarzyła cię zaufaniem. Powiedz, że chyba znalazła się za skórę. Zapytaj, co to ma wspólnego z panem. Może to? Chodzi o moją bliznę. Usiądź tutaj ze mną na chwilę. Siadacie obie na skrzyżowanych nogach, dotykając się kolanami i dłońmi. Nagle rozbrzmiewa melodia. Sybilla śpiewa jakąś piosenkę, bardzo prostą, a przez to przejmującą. Nie ma w niej słów, tylko dźwięki. Jest piękna, ale jednocześnie w pewien sposób groźna. To jest moja pieśń blizny. Wystarczy, by pan ją zaśpiewał i na powrót stanę się jego niewolnicą. Chyba, że twój głos go zagłuszy. Wkrótce się z nim zmierzę, ale ty będziesz u mego boku. Składam swoje życie i wolność w twoje delikatne, silne ręce. Czy zaśpiewasz dla mnie? Powiedz, że zrobiłabyś dla niej wszystko. Skiń głową zdecydowanie. Powiedz jej, że dowie się tego w odpowiednim czasie. No, czy wszystko, to nie wiem, ale zdecydowanie tak. Dziękuję. Jej kocie oczy zamykają się, gdy nachyla się, by cię pocałować. No dobra, niech będzie dostni. To trochę lesbijstwo mi się tutaj zaczyna. Dotnij ustami jej warg. Całujecie się. Czujesz, że przepełnia cię błogość i zachwyt. Chciałabyś, żeby to trwało wiecznie. No. Ojej. Wstajecie i uśmiechacie się do siebie z czułością. W oddali rozlega się jakiś dźwięk. Gdy się odwracasz, by sprawdzić, co to. Sybilla, czule klepie cię w pośladek. Masakra. No dobra. Przygoda wzywa, ale musimy to kiedyś powtórzyć. No i chyba nie za bardzo. W poszukiwaniu cieni. Zobaczmy, tutaj mamy to zadanie. No to jest właśnie to. Sybilla czuje w swojej pieśni blizny. To prawdziwy zaszczyt i co ważniejsze, swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek spotkania z księciem cienia i dawnym panem. I właśnie o to tutaj chodziło. Ale ja zanim z nią tam pójdę, to na razie wyślę drużynę bez niej. Dlaczego? Ze względu na to, że właśnie tu czerwony książę ma z tym gościem na pieńku, a w razie czego zawsze można Sybillę do walki, gdyby wyszła, poprowadzić. Więc idźmy na razie bez Sybilli i porozmawiajmy z tym jegomościem, książę cienia. Muszę pomówić z tym mężczyzną. Nie odchodź nigdzie i uważaj na skrytobójców w cieniach. Skiń z głową, staniesz na straży. Znakomicie. Czas otrzymać odpowiedzi. Czerwony książę, nareszcie się spotykamy. Czy może raczej nareszcie spotkamy się, gdy jesteś świadom mojej obecności? Jakże często stałem tuż przy tobie, zaledwie na odległość ręki, jako cień skryty w cieniach, niewidzialny i niesłyszalny. Czuję, że niemal jakbym witał starego przyjaciela. Jego oczy są czarnymi otchłaniami w czarnej skórze. Kłania się z godnością szlachcica witającego się z równymi sobie, balansując nieustannie między szczerością a sarkazmem. Powinienem chyba zacząć od przeprosin za zamachy na twoje życie, choć mam świadomość, że to może nie wróżyć najlepiej naszej znajomości.
Nieudane zamachy, pamiętasz? Twoje sługusy nie zmusiły mnie nawet do większego wysiłku. Owszem, co wzbudziło moje zdumienie oraz, przyznaję, niekłamany podziw. Być może trudno będzie ci w to wierzyć, ale w innych okolicznościach z przyjemnością pozwoliłbym ci cieszyć się życiem i bawić się w imperatora na złotym tronie w złotym mieście. Niestety, nastąpił szereg wydarzeń pozostających poza moją kontrolą. Kręgi na wodzie zmieniły się w hale. Musiałem działać, dlatego też zaaranżowałem dla ciebie nieszczęśliwą śmierć z własnej ręki. Sukub, zapytaj, czy to on przekonał go, by zwiódł cię przeciwko Czerwonemu Księciu? Westchnij, że jeśli się chce, żeby ktoś zginął, trzeba osobiście wbić mu sztylet w gardło. Może wbiorę pieszący. O jego chuci krążą legendy. Jak mógłby się oprzeć i czy można wyobrazić sobie lepszy sposób, by go uśmiercić? Oczywiście nie wiedziałem wtedy, że książę jest pomazańcem, a co za tym idzie, przewyższa demona siłą. Prawie żałuję, że znaleźliśmy się po przeciwnych stronach barykady, a wszystko to przez to, kim jesteś oraz kim jest ona. To Shatha wprawiła wydarzenia w ruch Czerwony Książę. Jeśli ty byłeś kręgiem na wodzie, ona była falą. Shatha jest falą przypływu, która wzbije się w powietrze i wyda z siebie watahem smoków czerwonych, jak zachodzące słońce, których płomienie spalą każdy zakątek tego świata. Powietrze Czerwony Książę już się do niej zbliżył, wkrótce Shatha zostanie matką smoków. Watahem smoków? Zapytaj, dlaczego użył akurat tego określenia. O, może pierwszą opcję, bo tak było. A ja ich dumnym ojcem. Czy nie dostrzegasz, książątko, któremu marzy się tron imperium, że przyczynia się do upadku naszej rasy? Prawda jest bowiem taka, że istotnie, my, jaszczury, byliśmy niegdyś smokami, najpotężniejszymi stworzeniami na świecie, władającymi na niebie, ziemi i morzu. Jednak zazdrość o naszą potęgę była tak wielka, że pozostałe rasy zjednoczyły się i sprawiły, że wyginęliśmy niemal ze szczętem. Nikt nie wie, co się stało potem. Czy to była magia, czy może to Zol Stissa postanowiła się nad nami ulitować? Nagle bowiem ze smoków staliśmy się jaszczurami. I w tej postaci powstaliśmy i odbudowaliśmy nasze imperium. Lecz w domu snów zawsze zajmowano się przepowiedniami. Zawsze wiedzieli, że możemy na powrót stać się smokami, albowiem nadejdzie dzień, gdy narodzi się mężczyzna i kobieta. Skóra ich będzie czerwona, a z ich związku zrodzą się wielkie czerwone smoki. Ten dzień nadejdzie. Przeklinam twój upór. Posłuchaj mnie, jestem domem cieni. To moja rola. Nieustannie obserwuję toczące się w naszym świecie wielkie rozgrywki. Wspomagam je, gdy ich skutkiem jest dobro, powstrzymuję, gdy prowadzą do rozkwitu zła, nawet jeśli wymaga to ode mnie, bym sam czynił zło. Odrodzenie smoków przyniosłoby jedynie ostateczny kres naszej rasy. Dlatego właśnie musiałeś umrzeć, lecz okazałeś się nad podziw godnym przeciwnikiem. Przeciwnikiem, w którym obecnie wolałbym ujrzeć sojusznika. Sprzymierz się ze mną, Czerwony Książę, odnajdź Shathę i zabij ją. Jeśli pozwolimy, by zrodziła smoki, wszystkie pozostałe rasy ponownie zjednoczą się przeciwko nam i tym razem nie spoczną, póki nie zginie ostatni jaszczur. Poprzednim razem zostaliśmy oszczędzeni. Pozwolono nam przetrwać pod warunkiem, że światem nigdy więcej nie wstrząśnie ryk smoków. Patrzycie sobie nawzajem w oczy, jak dwaj szachiści rozważający następny ruch. Szepnij Czerwonemu Księciu do ucha, pogadaj z nim, być może wie, gdzie szukać Shathy. Powiedz, że chyba jednak ma rację, Shatha jest zbyt niebezpieczna, by pozostawić ją przy życiu. Powiedz, że czas już, żeby ten drań zakończył żywo. No dobra, zapytajmy pierwszą opcję. Myślę, że jednak zdemaskuję jego blef. No dobrze, jestem Czerwonym Księciem, twoja rola w tej opowieści już się zakończyła. Jestem jej jedynym bohaterem. Shatha może istotnie być groźna. Być może zadecydują, że musi zginąć, być może nie. Ale tak czy owak decyzja należy wyłącznie do mnie. Nie masz już ruchu, Władco Cieni. Powiedz mi, gdzie ona jest. Książę Cienia przegrał tę partię i zdaje sobie z tego sprawę. Chyba rzeczywiście nie mam wyboru. No cóż, zatem muszę złożyć los wszystkich jaszczurów w twoje ręce. Strzeż się jednak, bowiem Shatha jest śmiertelnie niebezpieczna.
Nie tylko zostanie matką smoków, lecz obawiam się, że sprzymierzyła się z naszym starym wrogiem, z nimi. Wskazuje na trupy członków Czarnego Kręgu. Jeśli masz rację i serce Sadhy zostało spaczone przez krąg, być może zdołasz odnaleźć ją za pomocą ich magii wróżebnej. Na tej wyspie znajduje się stwór zwany Ziemistym i jest władcą zwierciadeł. Jeśli zdołasz go uniknąć lub wyeliminować, jego zwierciadła pokażą ci to, co pragniesz ujrzeć. Pozwól jednak, że udzielę ci ostrzeżenia. On jest jak okruch koszmaru, wyrwany z krainy snów i wypuszczony w świecie rzeczywistym. Nie lekceważ go. Bądź ostrożny i stań się wybawcą wszystkich jaszczurów, Czerwony Książę. Stań się prawdziwym imperatorem swojego ludu. Zostanę imperatorem, a czy będę władał jaszczurami czy smokami, to się okaże. Okej. Okay. Teraz porozmawiamy z Lochse, z nim. Wielkie nieba, pomazanie. Czuję się niemal zaszczycony. Niewiele jest rzeczy na tym świecie, po które nie zdołałem sięgnąć, ale boskość zdecydowanie jest jedną z nich. Zapytaj, kim jest, pokaż nazwoki żołnierzy Czarnego Kręgu, to jego dzieło. Dobra, zobaczmy, co on ma tutaj jeszcze w sprzedaży. Ma jakieś rzeczy, ale to są tematy mało istotne. Dobra, to jego dzieło. Jak najbardziej, nawet się nie zorientowali, co ich zabiło, jak zawsze. Jestem jaszczurem bez imienia. Nazywają mnie Księciem Cienia, lecz przydomek ten jest cokolwiek melodramatyczny i niestety nietrafny. Stanowię bowiem dom cieni. Taka jest moja rola i cel. Nieustannie obserwuję toczące się w naszym świecie wielkie rozgrywki. Wspomagam je, gdy ich skutkiem jest dobro. Powstrzymuję, gdy prowadzą do rozkwitu zła. Nawet jeśli wymaga to ode mnie, bym sam czynił zło. Jestem tu właśnie po to, by powstrzymać stare i zapomniane zło i bardzo przydałaby mi się pomoc kogoś tak potężnego jak ty. Powiedz, że wszystkie historie o Domu Cieni opowiadają o morderstwach i przelaniu krwi. Poproś go, by kontynuowano, może drugą opcję. Zdziwiłabyś się, jak wiele żyć może trwać dzięki jednej śmierci. Tak czy owak, lubisz zajmujące historie, jak sądzę. Doskonale, zatem pozwól, że uraczę cię jedną. Dawno temu rasa jaszczurów była niepomiernie potężniejsza niż obecnie. Byliśmy niegdyś smokami, wielkimi czerwonymi smokami. Nikt już o tym nie pamięta, ale elfy ciążą nam na sumieniu. Jako smoki niemal starliśmy je z powierzchni ziemi. Zostaliśmy powstrzymani i ukarani. Nie wiem, jak do tego doszło, ale ktoś odebrał nam ogień, który czynił nas smokami. Przycięto nam skrzydła i zmieniliśmy się w jaszczury. Nasi smoczy przodkowie mieli jednak powód, by zniszczyć elfy, albowiem i one planowały zdobyć władzę nad światem i stłamsić wszelkie pozostałe rasy. Elfy przetrwały jednak, ponieważ zostaliśmy powstrzymani. Kluczem są latorośle elfów. Gdy umierają, ich dusze i moc przebywają w ogromnej i stale rozrastającej się sieci, która łączy ze sobą wszystkie drzewa przodków. Odkryliśmy, że gdy sieć osiągnie odpowiedni rozmiar, z korzeni wyrosną dryady, uzbrojone we wspomnienia, doświadczenie i ogromną moc wielu pokoleń elfów. Powstanie niepokonana armia, która zmiażdży każdego, kto stanie jej na drodze. To będzie kres dla wszystkich pozostałych ras. Od lat próbuję je powstrzymać. Jestem już blisko ostatecznego zwycięstwa. Zechcesz mi pomóc? Pokręć głową się, Unibro. Zapytaj, jak możesz pomóc. Okej. Wręcza ci drewniane pudełko o matowej powierzchni. Nagle ogarniają cię lekkie nudności. W środku znajduje się trupia mgła. Sercem plugawej elfiej sieci jest matczyne drzewo. Rośnie na tej wyspie. Sądzę, że zamierza sięgnąć swoimi korzeniami kryjącej się tu mocy boskości. Mocy, którą chcesz zdobyć. Umieść to pudełko w sercu matczynego drzewa i wróć do mnie. Ja zajmę się resztą. Ta opcja spowoduje, że tutaj będzie walka, więc tutaj skinię głową i zrobię to, o co mnie prosi. Powodzenia, pomazańcu, zakończ. I elfia przyszłość. No właśnie. Tutaj dostajemy nowe zadanie chyba. Czy tam gdzieś jest elfia przyszłość? Tutaj jest. Matczyne drzewo. Jak książę cię wysyła z poszukiwania matczynego drzewa. Zajmij się i bombą trupiej mgły. No i teraz jest pytanie, czy tu jest elfia przyszłość. Po śmierci i dusze dołączają
Dobra, nie wiem, czy on tutaj nie jest tą taką złą postacią, a myślę, że jest. Więc na razie wróćmy. Bo tutaj teraz mamy tą trupią mgłę. Więc mamy dwie możliwości. Albo pójść wykonać to zadanie, albo i nie. Chociaż ja to nie jestem zwolennikiem, żeby zabijać niewinnych i tak dalej, więc podłączymy sobie naszą Saheilę do drużyny i teraz przejdźmy z powrotem z nim porozmawiać. Może to zadanie nie wykonamy przez to, ale zobaczymy, co się wydarzy. No i właśnie. I teraz mamy tą ścieżkę dialogową już z poprzedniego odcinka, w której straciliśmy Sybillę, ale tym razem będzie inaczej. Więc tutaj dajemy oczywiście kontynuuj, bo to już czytałem, więc nie będę po raz drugi. No właśnie. I on zaczyna klikać tymi palcami, żeby ją oczarować. Jesteś, co rozumie, przez to, że Sybilla łamie mu serce, wzdycha ze smutkiem. Nie skąpią ci wolności, Sybillo, to twoja ucieczka uczyniła mi przykrej konieczności patrzenia, a jak spełniasz mój ostatni nieuchronny rozkaz, sama zadajesz sobie śmierć. Wolałbym patrzeć na ciebie, tak jak czyniłem to przez cały ten czas i cieszyć się, widząc cię żywą, czasami nawet uśmiechniętą. Jesteś mi bardzo droga. Nie mogę powiedzieć tego samego o sobie. Jeszcze nie. Kolejnie tak, czyli tutaj kolejnie, pełna kontrola. Pozwól, że ci wyjaśnię. Wszystko, co robię, zażądaj, by powiedział ci, dlaczego wybrał właśnie ją, dlaczego zrobił to dla Sybilli. Na jego moc, kim on jest. No, wszystko jedno. Jestem domem cieni, tkaczem losu, dłonią, która prowadzi ociemniały świat. Z ciemności zrodzi się światło. Zrobiłem to, co było konieczne, Sybillo. To musiałeś być ty, albo jesteś pieszną latoroślą. Pozostałe latory znały cię i ufały ci. Same szukały swojej zabójczyni. To było bardzo eleganckie rozwiązanie. Sybilla powoli wyciąga swoją igłę. Tak, tutaj to już czytałem wszystko, więc szybko to przerzucę. Dobra. Chcą, by korzenie oplotły Rivellon do ostatniego skrawka. Władza nad światem, dominacja jednej rasy ponad wszystkimi. Oto, czego dążą, przeciwko czemu toczę wojnę. A może do tego nie dążą? Tego nie wiemy do końca. Jest szaleńcem według mnie. W końcu to do ciebie dotarło, co? Bo jeśli chyba, gdybyśmy to drzewo, to on by do tego boskości się mógł dostać. Nie wiem. Moje szaleństwo ma jednak swoje uzasadnienie. Czy ty możesz powiedzieć to samo o swojej obsesji? Nie skąpię ci wolności, Sybilla. Przybyłaś do mnie kierowana wyłącznie prymitywnym pragnieniem zemsty. Twoja żądza krwi i tak dalej, to też czytałem. Zaczyna śpiewać pieśń, blizny narasta, tysiące drobnych gier kruszą wolę Sybilli. Patrzy na ciebie z nadzieją i buntem w oczach, daje ci sygnał, musisz zaśpiewać pieśń blizny. No i właśnie, tutaj mamy uderzenie, te dwie opcje tylko były wtedy dostępne, teraz mam tą opcję, która jest tutaj. Śpiewasz pieśń tak, jak cię tego nauczyła. Twój głos harmonizuje z głosem pana, zdumiony jaszczur gubi rytm. A ty zaczynasz przeważać. Sybilla uwalnia się spod jego władzy. A niech mnie, naprawdę potrafisz zdziałać cuda, a resztą ja się zajmę. Cierpliwa kotka wreszcie atakuje ofiarę, uderza precyzyjnie i dokładnie. Igła przeszywa jego szyję, przecinając struny głosowe i zalewając jego gardło krwią. Kompletnie zaskoczony i pozbawiony głosu jaszczur zatacza się w tył. W jego oczach furia miesza się ze strachem. Nareszcie, nadszedł czas, by pan zginął. No i dobrze, rozpoczyna się walka, więc tutaj właśnie mamy gości cienia, no Sybilli się już trochę dostało na dobry początek, ale dobra, najpierw się musimy załatwić tego gościa. Dobra, ja może tutaj to zapiszę na walce. Okay. No i trzeba się zająć tym kolesiem na początek i oczywiście totemy trzeba tutaj tworzyć, bo naprawdę one robią robotę całkiem niezłą.
Dobra, no to lutujemy oczywiście tego, tego gościa, bo on jest na początek, trzeba go jak najszybciej załatwić, chociaż on jest uciszony, nie powinien czarować, ale ma inne, ma zwoje różne i też czasem w zanadrzu ma kilka ciekawych rozwiązań. Dobrze, tutaj wywołamy sobie kwiat, który będzie blokował tego gościa. No i tu jeszcze oskupmy go z pancerza do końca. No jeszcze się tam temu dostało. Tutaj przywalmy temu dość mocno. Ok, na razie tyle możemy zrobić. Teraz ten zawodnik, zobaczmy co on tu będzie kombinował. Coś się napił. Nie wiadomo czego się napił, ale coś się napił. Dobra. Tutaj tak, mamy tych dwóch, to ja proponuję oczywiście załatwić to w ten sposób. No i oczywiście będziemy likwidować tego gościa na potęgę, aby on padł jako pierwszy. Tak, tutaj oczywiście goście, jest ich trochę więcej jak widać. Namaścił go. Ciekawe co mu zrobił tym namaszczeniem, jeszcze nie wiem. Dobra, czerwony książę. Tu jest świetna rzecz, to jest ten totem nekromanty. On tworzy kilka totemów jednocześnie w różnych miejscach i one naprawdę robią całkiem niezłą robotę. No i jeszcze tutaj możemy sobie wytworzyć kogoś. Nie da się tutaj go gdzieś, ale tam jest totem, no właśnie. Więc tutaj sobie stworzymy drugiego w pobliżu tego kwiata, tak żebyśmy po prostu mieli się czym bawić, tak? No to lutujemy gościa. Na razie go trzeba oskubać z pancerza fizycznego, bo magiczny już ma. Tak, teraz właśnie nasze totemy robią robotę. Ich cztery chyba się tworzy. No tu jeszcze mamy jakiegoś truciciela. Ale dobra. Myślę, że nie powinno to być jakoś wielce. Tak, teraz ich jest trochę. Pojawiają się z różnych stron. Jak na razie jeszcze nie jest tak z nami źle. Mamy dosyć dobrze, jeśli chodzi o wszelkie pancerze. Sybilla trochę bardziej może dostała, ale generalnie zobaczmy. Tak, tutaj jest książę cienia, więc już go możemy w kurczaka zamienić. Dokładnie. I jeszcze możemy tu kolejny totem zamontować. Ok, niech się dzieje. No i totemy właśnie trochę będą tutaj działać. No ten daleko tutaj musiał podbiec, ale jeszcze chyba czerwony. Uhuhu, ale mu mocno przywalił w plery. Dobra. Pani Lochse, kolejny totem oczywiście. Totemy to ważna rzecz i obalamy tego zawodnika, żeby. Ok, no i totemy też tutaj już zaczynają robić robotę. My się zajmijmy kurczaczkiem i już mamy gościa z głowy. Tak, i to jest 40 tysięcy punktów doświadczenia, proszę bardzo. Dobra, tutaj widzę, że gdzieś pouciekali. Tutaj jest jakiś. Trzeba będzie tych gości. Ja może na razie zatrzymam jego, później jego turę. No co zrobisz, kolego? Granat chemiczny, ok. Tutaj widzę, że biorą się na trucie naszej drużyny. Tak. Oj, 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 oj. Dobra. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale te totemy robią robotę. Chociaż niektóre może nie do końca trafiają.
tak, ten jest co? Uciszony jest, więc na razie nie może tutaj za wiele zrobić. Ale to co mogę, no to tutaj nie mamy wielu wrogów koło siebie. Ale wiem, dobra, to tego gościa tu będziemy lutować. To jest dobrze, że on się leczy w momencie, kiedy trafia. Tak, zmora ponura, niech tutaj już tego, no nie może go trafić, no coś podobnego. Chybienie leży. Kolejna kościana wdowa. No niestety będziemy musieli się gdzieś tutaj chyba przemieścić. Zobaczmy, zagrzebanie. Gdzie się mogę pojawić? Mogę się koło nich tu pojawić? Nie bardzo. Dobra, zakończę turę. No i tym gościem mogę tutaj truć zawodników. Tylko też i nam się trochę dostanie, nie? Chyba. Dobra, no i na razie też zakończę nim turę, no bo cóż mogę nim zrobić. Tak, Sybilla. Tu jest ogień. Można go pobłogosławić. Pobłogosławiony ogień będzie generalnie, bo to jest przeklęty. No, nie udało się, bo się czasem na niebieski zamienia, ale chyba widzę, że coś mi nie wyszło. Teraz tak, ona ma tu rozkład, czy nie ma? Nie ma rozkładu, więc mogę spróbować uleczyć się. Mam tutaj masowe leczenie ran, więc to wykorzystam. Ok, przeżyjemy. No i tutaj goście, na gościa mogę... No, a, musiałby być z bliska, no niestety, muszę zakończyć turę. Tu skażenie jakieś nam przywaliło, ok. Spokojnie. Dobra, tego gościa już mamy dość... I kolejny totem. Także totemów tu trzeba nasrać, bo naprawdę one robią całkiem niezłą robotę. Tak, ten tutaj nam zrobił wiadomo co. Trzeba ich stamtąd pościągać. No, jeszcze tutaj rzuca nam ogniste pierdoły. Dobra, tego gościa już bym skończył w tym układzie. Dobra, 20 tysięcy punktów doświadczenia za takiego gościa. To czyli dość sporo tej punktów doświadczenia uda mi się uzyskać. No to dobrze, żeś tutaj przyszedł, bo właśnie mam ochotę ci przyłożyć konkretnie. Dobra, i jeszcze... dość mocny był. Ale już jest trochę oskubany przynajmniej. Krytyka mi tutaj załadował. Ciągle te wybuchowe strzały ogniowe mi tu puszczają, tak? Dobra, Ifanowi się trochę dostało. Dobra, już niektóre totemy po prostu idą precz. Dobra, pasuje kogoś tu ściągnąć. Chyba się uda. Tutaj gościa sobie przyciągniemy. Tak, dokładnie. Przywalić mu jeszcze nie przywalę, ale mogę go staranować. Dobra, i przynajmniej został przewrócony. I tak trafienie krytyczne jeszcze zaliczył. No i dobra, i lutujemy go. No nie, no chybia. Chybienie leżącego. To jest po prostu jakaś dziwna masakra. Dobra, tego tutaj też już mucimy. Ten się podniósł. Podniósł się, ale ja tutaj jeszcze mamy przyzwanie oleistej plamy. Więc przyzwiemy kolesia. Dobra. Chociaż zniknął wiadomo kto, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie to poradzi.
I co tu jeszcze możemy zrobić temu gościowi? Możemy mu przywalić. Oczarować go nie ma co, ale też spróbujemy go obrażeniami od ognia. Może uda się go spalić. No, jeszcze nie do końca. Ale to coś go załatwi już chyba teraz. A może teraz, co to jest? Przemienia pola wody, krwi, olej, usuwa i tak dalej. Jeszcze można tym mu przywalić. Tylko, że to może boleć trochę. Dobra, następny chyba z głowy. Tak mi się wydaje. Nie, jeszcze żyje i się ma, ale chyba już padł. No nie wiem. Chyba już padł, tak. No dobra. Jak to wygląda tutaj z naszym leczeniem? Trochę kiepska sprawa. A co tu jest? Splątanie, prędkość ruchu i tak dalej. Zobaczmy. Tutaj się ma dobrze, więc spróbuję się podleczyć. Trochę zdrowia sobie. Ok, tutaj dookoła się leczymy. No i kolejny totem, dawaj. Dobra, jeszcze zostało dwóch chyba tylko. O kurde. Tak, ten jest dość mocny tutaj zawodnik. I co, możemy sobie stworzyć tu coś. Kolejne. Jeszcze mu przyłożę. Dostał z krytyka. No i dobra, i teraz tutaj go będziemy bić potwornie. Drugim razem go nie uderzę, ale moja druga roślinka go już powinna skończyć. Tak jest. Mamy kolejnego gościa z głowy. Kolejne 20 tysięcy punktów doświadczenia. I spróbujmy tymi zarodnikami tutaj tego gościa nieco postraszyć. Ok. Tutaj nie mam już możliwości go ściągnięcia, ale mogę, nic nie mogę, bo nic nie mogę tu zdziałać, bo jestem na razie trzeba by go stamtąd jakoś ściągnąć. Ja może opóźnię jego turę na razie, zobaczymy czy coś, niewiele to da. Tutaj się też nie mogę zagrzebać. No nic, podejdę gdzieś tu bliżej. Nie mam wyjścia. Tym się nie ruszę, bo jestem mocno skopany. Ale coś mogę tutaj zrobić. A mogę rzucić jakimś czymś. A zaraz. A może się uda go ściągnąć. Cel jest za daleko. Kurde, chociaż jeden krok, żeby udało się zrobić, nie? To nie rzucimy w niego kamieniami, przynajmniej. Żeby go trochę oskubać z pancerza magicznego jeszcze. Za wiele to tam go nie oskubało. Tak, on się tu teraz przenosi. No może dobrze. Będzie mi lepiej go trafić. O kurde, ale mocno przywalił gościowi. Teraz tak, zobaczmy, czy Sebilla ma możliwość tutaj jeszcze, ma możliwość go ściągnąć, ma możliwość go ściągnąć. Dobra, zapraszamy do zabawy. Ok. Dobra, ona się podleczyła, a temu się dostało trochę. I to jeszcze byśmy dali Ifanowi. Zobaczę, ona tylko to może brać. Dobrze, teraz tak. Tutaj mamy możliwość co zrobienia. Mocno go otłuc. Odbicie, pancerz fizyczny tu zwiększa.
Można to sobie lidać? Nie można. Dobra, nasz zawodnik od tych spraw, więc on... Już powinniśmy go skończyć. Dokładnie. Okej, okay. No nawet to poszło, trzeba przyznać. Nikt nie zginął. Dość sporo punktów doświadczenia się tutaj dostało, więc teraz sobie musimy podreperować naszą żywotność. Okej, okay, ja teraz zapiszę stan gry. Okej, okay, trochę źródła żeśmy stracili, ale może tutaj będzie się dało. Dobra. Elfia przyszłość. Po śmierci latorośli ich dusze dołączają do staro. Więc coś tutaj się zdarzyło. Zol ogrzewa swoją krew ustaw prawidłowo każdy z piedestałów słońca oraz księżyca. O kurczę, to tego pomagając ziemi z temu do wnętrza góry. To ciekawe jest. Matczyne drzewo, ten ziemisty, najeźdźcy. Dobra, z miłości, ziemisty, posiadamy urządzenia, coś tam, więc zobaczmy. W poszukiwaniu cieni, książę nie żyje, Sybilla jest teraz wolna, czyli tutaj mamy to z głowy. Dobra, więc parę rzeczy tutaj się zrobiło ciekawych. No, teraz trzeba by to wszystko tu pozbierać, co się uda. Ja tutaj zrobię sortowanie oczywiście, żeby później nie kombinować, co tutaj mamy. To woda, trucizna, dobra, kostury. Myślałem, że trudniejsza będzie ta walka, ale może dobrze ją rozplanowałem, dlatego nie wydała się taka trudna. W każdym bądź razie zdobyłem sporo punktów doświadczenia. No dobra, to pozbieramy z nich, co tam jest. Okej, okay, granat dymny. Fiolka trucizny. No to... Niech będzie. Tutaj mamy ten mister cienia. Zobaczmy, co zostawił. No i zostawił parę rzeczy. Jakieś notatki, jakiś znowu granat. Który serce księcia cienia, czarne serce. Okej, okay, być może z tym będzie jakieś związane zadanie. Dobra, zbieramy to wszystko na razie. Następny jegomość. Dobra, co tu jeszcze mamy? Snajper cienia. Dobra. I Faromi kolejny snajper cienia. Ten miał tylko jakąś kasę. Martwy siepacz. U niego nie było nic. Promień strzały. Dobra, promień strzały weźmiemy. Tu mamy kolejnego. Cieniasa. Tu są martwi goście czarnego kręgu. Dobra, przeglądnijmy się z nimi. Tutaj jakaś różdżka. No to do Sybilli od razu to sobie przerzućmy. Zobaczmy. Granat dymny, zatruta strzała. No to zatrute strzały to od razu weźmiemy jemu. Granat dymny. Te granaty to raczej do sprzedania. Ok. Co jest w pudłach i skrzyniach? Trochę kasy. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy. Tam jeszcze mamy zagadkowy list. Weźmiemy. No nieźle. Dobra. I jeszcze tutaj mamy jakiegoś zawodnika, w którym nie ma nic. I tutaj granat jeszcze jest jakiś kolejny, nie? Granat przeszywający. Dobra, weźmiemy go. Okej, okay. Tam jest jakaś skrzynia, widzę. Pasowałoby się tam dostać komuś. Zobaczymy, czy uda się tam przeskoczyć. Oj, bardzo dobrze udało się, więc już sprawdzamy, co w tej skrzyni. Ulepszacz, coś tam... Nic ciekawego, co specjalnie tutaj nie było. Dobra, muszę wrócić z powrotem i zaraz zobaczymy na fantę, które udało mi się zdobyć.
O, jeszcze chwileczkę. Można by ją przeteleportować w sumie. Ale już jest, więc przerzucimy się z powrotem. Okej, okej. Czy tutaj jeszcze coś byśmy mieli tam u góry może? Są jakieś paki, skrzynie, tak na wszelki wypadek? Nie, raczej to jest puste miejsce. Dobra. Tu jest jakiś piedestał. A, siadła sobie. Dobra, to niech sobie odpocznie trochę. Zobaczmy, co tu jeszcze. Poduszki można wziąć, tak? Tutaj jeszcze można coś sprawdzić w tych worach. Ale tutaj nie ma nic. Więc zerknijmy na to, co udało mi się zdobyć. Tak, są pewne rzeczy do identyfikacji. Różdżka, czyli to dajmy na razie do Sybilli. Tutaj mamy notatki księcia cienia. Rękopis zapisano szyfrem, którego nie jesteś w stanie odczytać. Jedynie kilka linijek napisano zwykłym językiem. Jeśli zaś chodzi o Sybillę, to dziękuję za ostrzeżenie, ale nie ingeruj. W tej chwili jest zagrożeniem tylko dla siebie samej. Matczyne drzewo udusi się trupią mgłą i wszystko będzie dobrze. Jeśli ta dziewczyna jest na tyle głupia, aby dążyć do rzeczywistej konfrontacji, to zasługuje na niewolę, której nie zamierzam jej oszczędzić. Jednakże informuj mnie o poczynaniach czerwonego księcia. Trudno uwierzyć, jak irytująco utalentowanym utrapieniem okazał się ten aragancki łajdak. Okej. Co tu mamy? Jakieś portki do identyfikacji. Zobaczmy, cóż to one tutaj są. 176-35 i widzę, że są znacznie lepsze od zestawu zbroi pożeracza dla niej. Ale tutaj zestaw zbroi pożeracza wolę jej. Tutaj jest to samo praktycznie. Odporność, punkty życia i uniki. A tu przywództwo, to niby jest to lepsze, ale wolę chyba punkty życia. Albo może damy go komuś innemu. Kondycja, zemsta, przywództwo. No tutaj może być lepiej. Tutaj plus 2 kondycja. No dobra, damy to jemu. Zdecydowanie lepiej. To będzie dla niego. Tu jest jakiś pierścień magiczny znowu. Zręczność, bystrość i złodziejstwo. Złodziejstwo to dla niej by było dobre. Więc zobaczmy, czy mogę tutaj z czymś wymienić. Geomancja, nekromancja, bystrość, zręczność aż plus 3. No tutaj dobrze było wymienić za ten pierwszy, ale boję się, że jak wymienię, to wtedy stracę pewne możliwości i umiejętności, więc tak se. Dobra, mamy kolejną rzecz do identyfikacji. Stoczy telekineza, przywództwo. Wow, to jest już grubo, widzę. Myślistwo, tutaj jak myślistwo jej, ile ma myślistwo? Na 5, to ma dość mocno, więc można by to jej dać. Przywództwo, telekineza, bystrość jeszcze się by jej zwiększyła. Kto ma największą bystrość? 21, 10, 16, ona ma, czyli jej by było to dobrze dać. I tak też uczynię. Geomancja mi spadnie, ale to nie ma wpływu na to, na czary, które posiadam, więc tutaj w tym momencie będzie to lepsze rozwiązanie. Co to jest? Nakręcana zabawka, szelmostwo na poziomie 3. Przez jej mechaniczną bombę we wskazanym punkcie może ona eksplodować, zadając obrażenia od ognia, pozostawiając pole ognia. I tu jest szelmostwo. Chyba szelmostwo nikt z nas nie ma na odpowiednim poziomie. Gdzie to jest to szelmostwo? Tu jest 0, 0, 1, 0, więc nie ma co. Kula źródła, wiadomo, serce księcia cienia, czymkolwiek jest, nie wiem, tutaj zagadkowy list. Mości książę, zbadaliśmy 3 ostatnie doniesienia o zbroi pożeracza. Jeden fragment znajduje się na bezimiennej wyspie, 2 kolejne zaś w cytadeli. Z tych 2 jeden jest w posiadaniu człowieka nazwiskiem Kem. Drugi natomiast wyśledzono w ambasadzie pradawnego imperium. Z waszego rozkazu poszukujemy tajnych symboli kultu, aby odblokować moc zbroi. Życzę wam powodzenia w poszukiwaniach, panie. Okej. Ja jeszcze zobaczę, co mam w tym plecaku. Zestaw zbroi skażenia.
skażenia i pożeracza. Tu mamy jeszcze coś od pożeracza, a jej chyba te zbroje pożeracza chyba robię, czy co jej tu robię? Pożeracza 2 na 5, 2 na 5 i mam 3 na 5. Tu jeszcze mam skażenia, mam 2, ale bardzo słabiutkie są. Ale tutaj spony pożeracza, ok. Problem w tym, że pancerz magiczny jej by spadł i to bardzo mocno. Olera. Szkoda. Zobaczymy. No na razie niech tak będzie. No zobaczymy. Mamy 3 elementy w każdym razie. Dobrze, więc na tym zakończyłbym ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.